Idziemy robić fotografię, tak powiedział Jan Paweł II 13 czerwca 1987 roku w Łodzi na lotnisku Lublinek. Po raz 25 organizujemy Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej dedykowany dzieciom, a nawiązujący do tejże wizyty papieża w Łodzi. Jest to dla nas bardzo ważna inicjatywa, która nie tylko wpisała się w historię łódzkiego kościoła, ale również wpisała się w historię tego miasta. Jest już tradycją. Co roku około 1200, a czasem nawet 1500 uczestników śpiewa na cześć Pana Boga na deskach scenicznych, a właściwie w kościele, w dolnym kościele najświętszego serca Pana Jezusa na Redkini. Każdego roku spotykają się młodzi ludzie, żeby nie tylko oddawać cześć, wielbić, ale żeby się modlić. Modlić się, dziękować za papieża, modlić się, dziękując za każdy dobry dzień i za sensowne, religijne, duchowe wzrastanie. Tenże festiwal w tym roku, w bieżącym roku, nosi hasło: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Matka Kościoła. Papież powiedział, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, idziemy robić fotografię. A dla nas, dla organizatorów tego festiwalu, każdy festiwal jest szczególną fotografią, która staje się szczególnym wspomnieniem i pamiątką tego spotkania z Ojcem Świętym i tego spotkania młodych z młodymi, którzy wspólnie śpiewają, a kto śpiewa, dwa razy się modli. Te słowa, hasła tegorocznego nawiązują Wydaje nam się, że nawiązują do wszystkich festiwali, które do tej pory były, bo właśnie to chrześcijańskie pozdrowienie łączy je wspólną nicią, pokazując, że chylimy się przed Jezusem Chrystusem, wspominamy papieża, a jednocześnie uwielbiamy jego matkę, bo druga część tego hasła brzmi: I Maryję, matkę Kościoła czyli niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Matka Kościoła. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w, ten, w tę modlitewną fotografię, żeby stanęli obok nas, żeby przyjechali, spotkali się z nami, żeby zaśpiewali.